Kupiec leśny, jedyny z jakim się dotychczas zetknął, Zuseł Szapiro, był człowiekiem w starszym wieku. Zimą chadzał w juchtowych butach, futrze na tchórzach i bobrowym kołnierzu. Latem zaś w starym ubraniu, nieróżniącym go od przeciętnego sklepikarza. Natomiast z grubym łańcuchem od złotego zegarka w kamizelce i nosił zawsze przy sobie dwie papierośnice. Jedną srebrną. Niemodnego kształtu, z której częstował papierosami brakarzy, starszych majstrów, czasem drwali. Poza tym, wszystkich niższych klasowo lub równych sobie ludzi. Drugą, równie niemodną, szczerozłotą, z monogramem wysadzanymi rubinami, z której częstował osoby, na których mu zależało lub mogło zależeć w przyszłości. Leszka poczęstował ze złotej papierośnicy i zapytał, Czym może służyć panu leśniczemu? Leszek oświadczył, że chciałby zakupić u niego drzewo budulcowe i opałowe, według wykazu, który mu przedstawia. Kupiec szybko rzucił okiem na małą kartkę. Błyskawicznie podsumował w myślach drobną, jak na handlowe stosunki sumę i, ukrywając zdziwienie, przechylił głowę z przymilnym wyrazem twarzy w oczekiwaniu dalszych wyjaśnień. Leszek wyjaśnił więc. Że chodzi tu o jego sprawę prywatną i dostarczenie drzewa na miejscu. Ze względu jednak na swoje stanowisko służbowe nie chce, jakkolwiek mógłby to oczywiście łatwo zrobić, przeprowadzić tej transakcji we własnym zakresie, dla uniknięcia wszelkich możliwych jakichś plotek, no, podejrzeń, że robi jakiś interes na boku, no, jednym słowem, nie życzy sobie. Rozumiem, rozumiem. Powtórzył dwukrotnie Szapiro i z idealną obojętnością odsunął kartkę, dając do poznania, że w takim stopniu jest zawsze na usługi leśniczego, że nie ma w ogóle o czym mówić. Ale Leszek nie był całkowicie pewien co do właściwej interpretacji tego gestu i dlatego zapytał: Da się zrobić? Shapiro położył na biurku swoje ręce obrośnięte gęstym, ale bardzo jasnym rudowym zarostem na wierzchu palców i wzruszył ramionami. — Kiedy tylko leśniczy chce. Zaraz, dziś. — Fejwel! — zawołał rozkazująco, obracając głowę w głąb biura. — No, tam zaraz dziś. W tym miesiącu w każdym razie. — Nie ma o czym mówić. Młody Żyd, widocznie Fejwel, Zjawił się istotnie na progu drzwi zaopatrzonych w okienko, ale nie otrzymawszy żadnego polecenia, wycofał się znowu. Ile to będzie kosztować? Spytał Leszek. Obrośnięte palce szapiry uczyniły lekceważący ruch z góry w dół. Zgodzimy się. Dobrze, ale ja bym chciał wiedzieć. Och, nie ma o czym mówić taki drobiazgowy handel jak tam u pana leśniczego. Pracy pan leśniczy ma teraz dużo. No jest trochę. Poza tym chciałbym uzgodnić terminy płatności, bo Leszek przełknął ślinę, aby ułatwić kupcowi przerwanie tego niedokończonego zdania. Panie leśniczy, panie leśniczy, czy my będziemy z Panem rozmawiać o tych kilka polan? Szapiro znów przekrzywił głowę i nadał swej twarzy wyraz w którym zdumienie łączyło się misternie z najszczerszą przyjaźnią, jaką człowiek może odczuwać do człowieka, z bezgraniczną uległością, a jednocześnie wielką pogardą dla spraw materialnych tego świata. Czy pan wie, gdzie nam rachować się wypadnie? Wytrzymał pauzę. I przechylając się przez biurko, tak, że zaczepił złotą dewiską o wystający klucz szuflady, wskazał palcem w zadymiony sufit. O, tam, o! Po śmierci nam rachunek wystawią i trzeba będzie wyliczać się, ale tu, na ziemi, byle tylko Pan Bóg dał zdrowie, to najważniejsze, i szczęśliwie doczekać lepszych czasów. Wyciągnął znowu złotą papierośnicę. A jak tam u pana leśniczego z kornikiem? No, niezbyt dobrze, odpowiedział powściągliwie Leszek, przygotowany na to pytanie. Sporo jest jeszcze, zwłaszcza drukarz. Na twarzy Szapiry odmalowało się cierpienie. Co? Ta, to wielka strata dla państwa, takie paskudztwo. To jak szarańcza, pan wie, plaga plaga egipska kiwał głową ze szczerym ubolewaniem. Leszek opuścił biuro szapiry po upływie pół godziny. Umówili się, że kupiec w najbliższych dniach odwiedzi leśnictwo i razem rozpatrzą poszczególne partie drzewostanu przeznaczonego do wycięcia, a objęte najtańszą kategorią przewidzianą dla drzew zarażonych kornikiem. Szapiro żegnał Leszka uniżonym ukłonem. O zapłacie rachunku za towar dostarczony dla flora nie było już więcej mowy. Leszek wymijał rzadkich przechodniów, bardzo zadowolony z siebie i rozpoczynającego się dnia. Myślał przy tym o kupcu drzewnym. Tacy jak on, w swej bezgranicznej uniżoności względem każdej osoby, od której spodziewają się korzyści, Ukrywają na pewno pod tym ogromne poczucie własnej wyższości. Trzeba być jednak bardzo głupim, żeby się stać do tego stopnia zrozumiałym. No bo to jest zarozumialstwo. A przecież taki facet nic nie wie i nic nie umie poza interesem. Nudne życie takie. On sam był wesół. Szedł raźno pod wskazany mu uprzednio adres, gdzie spodziewał się wynająć małe mieszkanie złożone z dwóch pokoi i kuchni. Tego dnia wszystko wydawało mu się łatwe i przyjemne. Czuł się jak po ozdrowieniu z ciężkiego przypadku chorobowego. Uśmiech nie schodził prawie z twarzy. Wielu ludzi, wiele razy w swoim życiu przeżywa podobny nastrój, który im naszeptuje od wewnątrz. Jeszcze wszystko będzie dobrze. Kot przebiegł mu drogę, co przesądni uważają za zły znak. A Leszek uśmiechnął się do kota i do przesądku. Chłopczyk pędził chodnikiem dumny ze swej nawiutki i nogi, I Leszek uśmiechnął się do tej jego dumy. Baby kłóciły się w bramie i nie wiedzieć o co. I Leszek znów uśmiechnął się z pobłażliwością dla przedmiotu ich kłótni. Wbiegł po schodach starej kamieniczki i zadzwonił na pierwszym piętrze. Otwarła mu siwa kobieta i uśmiechnęli się do siebie. Ona, dlatego, że zobaczyła młodzieńca tryskającego pogodą, on do swoich myśli, że ta właśnie staruszka będzie na pewno podobać się Ani. W siedem dni później pociąg wtoczył się na stację i z sykiem zatrzymał koła. Leszek nie potrzebował długo przebiegać oczyma od okna do okna, albowiem od razu dostrzegł Anię, która wychyliła się aż po piersi i machała obydwiema rękami. Gdy się za chwilę całowali na powitanie, wszyscy na peronie poczuli do nich sympatię. Maszynista patrzył z łokciami na osmolonej krawędzi parowozu Het, aż z przodu pociągu. Policjant ze swego centralnego miejsca pod zegarem. Pasażerowie przelotnie z nadwalizek. Ostukiwacz kół od dołu, spod czapki na nogi Ani. Bufetowa przez okno poczekalni z łapczywym zainteresowaniem, a młoda, ciemna blondynka, która jedna z ostatnich wysiadała z wagonu trzeciej klasy, aż przystanęła ze zdumienia. I choć uśmiechnęła się również, bo trudno się było od tego powstrzymać, poszła później tak zamyślona że kontroler w przejściu zmuszony był na nią zawołać. E, panienka, a gdzie bilet? Ach, ocknęła się. Postawiła na ziemi pakunek, otwarła ręczną torebkę i szukając w niej z roztargnieniem, jeszcze raz spojrzała na tamtą parę. Ale oni szli już ku przejściu, niosąc rzeczy. Ciemna blondynka, nie oddawszy jeszcze biletu, cofnęła się o krok, dając im drogę. Jednym fachowym rzutem oczu z góry w dół błyskawicznie zlustrowała Anię. Kolor jej włosów, twarz, piersi, brzuch, uda, wymiętą w drodze spódniczkę, nogi aż do zakrzywionych pantofli i wiedziała już o niej wszystko co potrzeba. Następnie wbiła wzrok w leszka. Ale on idąc za anią z rękami obciążonymi walizami, pochłonięty był całkowicie jej widokiem i powtarzał coś, co musiało ich oboje szalenie obchodzić. Nie, nie, kredens mamy tylko w kuchni, ale zobaczysz sama, że. Gdy minęli, bileter sprawdził dopiero z większą uwagą niż u innych bilet pasażerki, która zapomniała go oddać. Jakby się spodziewał jakowejś niedokładności ale że okazał się właściwym, więc tylko obojętnie kiwnął głową. Mieli już za sobą ceremonie ślubne i inne kłopoty pierwszych tygodni wspólnego życia, gdy Leszek postanowił wreszcie, z ciężkim sercem, wyznać ani to najważniejsze z jego przeszłości, o czym dotychczas nie wiedziała. Palił nerwowo jednego papierosa za drugim. Ania, stojąc przed oknem z ręcznym lustarkiem, różowiła sobie wargi, gdyż namawiała właśnie Leszka, aby pójść do kawiarni i mówiła: „Dlaczego, kochany, jesteś taki nierówny? Raz wesoły jak korniczek”, wygięła usta malując je kredką. „Akurat korniki bywają wesołe. A raz popadasz w jakąś depresję i to bez żadnej przyczyny.” Leszek zapalił nowego papierosa. Powiem ci: kiedyś siedziałem na kanapie, od jak teraz, bardzo dawno, i poczułem, jakby ktoś wątek mego życia przeciął nożyczkami. A wiesz, co się dzieje z nitką raptownie przeciętą? Cała się nagle skręca w nierówne spirale. Może by nie było ze mnie nic lepszego, ja tego nie twierdzę, ale powtarzam. Że mi się tak zdaje, że wojna przecięła wątek i ja wyszedłem z niej trochę skręcony. Jak z tej kanapy wówczas, poszedłem wprost do koszar. Ale właściwie nie o tym chciałem mówić. Nie narzekaj, nie narzekaj. Gdyby się wszystko tak nie stało, jak było, nie bylibyśmy dziś razem. O! Ty żartujesz, a ja chciałem wcale nie żartuję. To jest jeden łańcuch. Ty mówisz o przecięciu, a ja odwrotnie powiem, że gdybyś przeszłość skrócił o jedno tylko ogniwo, już koniec byłby inny. A koniec jest szczęśliwy, bo jesteśmy razem. Proste? Jasne? Więc sądzisz, że skoro stan obecny jest wynikiem łańcucha przyczynowego, cała przeszłość złe i dobre każdy szczegół, wszystko, wszystko absolutnie składa się na ostateczny wynik, czy tylko niektóre przyczyny, a inne były jedynie obciążeniem. To za mądre, ale to bardzo ważne. Sama powiedziałaś przed chwilą, że No, myślę, że chyba tak. Więc, jeżeli człowiek jest szczęśliwy, powiedzmy z jakąś kobietą, to on i ta kobieta zaś swoje szczęście obecne też tym wszystkim kobietom, które ten człowiek posiadał przedtem. A tyś miał ich dużo? Ania schowała kredkę. Nie, nie dużo. No to nie mamy się czym martwić. Laszek roześmiał się szczerze. Ja też się nie martwię z tego powodu, tylko chciałem ci powiedzieć Ania przerwała mu. Ja wiem jedno: nie ma sensu wzdychać, że życie jest takie albo owakie, bo życie to jesteśmy my sami, dlatego nie możemy na nie spojrzeć z boku. A jakie ono jest, mógłby ocenić tylko ktoś, kto by na nie patrzył ze strony, z zewnątrz, powiedzmy z innej planety? Bardzo głębokie, co mówisz, ale coś plączesz. Nic nie plączę. Tylko powtarzam, co kiedyś słyszałam i co mnie bardzo przekonało. Nie wolałabyś mieć innego życia niż masz? Wcale. Leszek wyciągnął rękę do popielniczki i długo z namaszczeniem gasił papierosa. No więc cóż zrobić? Chodźmy już do tej nieszczęsnej kawiarni. W miasteczku było ich tylko dwie. A w niedzielne wieczory. Można tam było spotkać dosłownie wszystkich, kogo się chciało lub kogo właśnie nie chciało. Leszek wolał więc nigdzie nie chodzić. Ania namawiała go do pójścia po raz pierwszy. Jeśli tak bardzo już nie chcesz, dodała pojednawczo, ale jednocześnie zabrała się do pudrowania twarzy. Laszek istotnie nie bardzo chciał. Ale w tej chwili, gdy znów zrezygnował ze swej spowiedzi, która mu przychodziła z takim trudem, cóż robić w małym pokoju, gdy zapada jesienny zmrok na ulicach i nie ma właściwie nic do roboty. A było to w okresie, gdy następował normalny przypływ nocy. Zupełnie jak przypływ morza. Każda następna fala jest nieco dłuższa. Zgarnie o centymetr więcej plaży, odchodzi. Ale po to, by następna zalała znowu dalej, i krawędź Ziemi wciąż maleje. Tak płyną i rosną w jesieni noce, które z rankiem cofają się po to, by z wieczora zagarnąć więcej minut i więcej minut, a dni październikowe się kurczą, a w listopadzie będą jeszcze mniejsze i mniejsze, aż do czasu, gdy się rozpocznie odpływ. Długo czekać. Poszli więc do kawiarni w niedzielny wieczór i było nawet bardzo przyjemnie. Nie tylko Ania, ale i Leszek zadowolony był z tej małej rozrywki, jakkolwiek stanowiła ona wyłom w jego pierwotnym postanowieniu przewegetować w zupełnej izolacji tych kilka miesięcy, aż do upragnionego przeniesienia na inne stanowisko. Gdyby to nie nastąpiło dość szybko, wczesną wiosną przenieść się znów do lasu. A już do następnej jesieni, niech będzie co chce, ale w żadnym wypadku nie wracać do miasteczka. Szczęśliwie udało mu się bez większych komplikacji dostarczyć Florowi czego chciał. I to stanowiło wielkie odprężenie po wstrząsie, którego był doznał podczas jego wizyty. Tym bardziej pragnął teraz uniknąć innych spotkań w miasteczku. Od rana pracował zazwyczaj w urzędzie, z którego nie wychodził jak tylko na obiad do domu. Albo też od razu wyjeżdżał do lasu, a że droga była daleka, więc wracał późno i nikt prawie nie widywał go na ulicach. Tak było z końcem lata i tak w początku jesieni. W październiku stało się wiadome, że Ania zaszła w ciąży. Pierwszym odruchem Leszka było poczucie niejasnej ulgi. Teraz bowiem postanowił odłożyć ciążącą mu konieczność wyznania aż do rozwiązania. Pochłonięty swoimi sprawami, nie dość dokładnie uświadamiał sobie, że każdy dzień Ani jest również wypełniony jej sprawami, a te wiążą ją coraz bardziej z otaczającym miasteczkiem. Sklepy, rynek, trzy kina, owe dwie kawiarnie, kilka urzędów nie było tego dużo. Dwie cerkwie, kościół, szpital miejski i rzeźnia miejska, zakład ogrodniczy, biblioteka miejska, może chyba dwa domy publiczne mogły ujść jej uwagi. Ale poza tym, wszystko co ważniejsze znała już na pamięć. W każdej chwili mogła się zetknąć z różnymi ludźmi w trybie normalnych, miasteczkowych stosunków. Nie mówiąc już o jakimś przypadku. A taki przypadek niedługo kazał na siebie czekać. Pewnego wieczoru Leszek powróciwszy z lasu dziwił się, że na umówiony dzwonek otworzyła mu drzwi nie Ania, ale stara gospodyni. Zobaczył, że ma oczy wystraszone, i tknięty złym przeczuciem, minął ją w korytarzu i wpadł do pokoju. Zastał Anię w łóżku, bardzo bladą, ale siedzącą w oparciu o stos poduszek i rozpromienioną. Miało to znaczyć, że najgorsze już minęło i znów jest dobrze. Pani sama ciągnęła szafę, bezradnie rozkładając ręce, wyjaśniała gospodyni, stojąc w progu pokoju. Leszek, który ukląkł przy łóżku, chwytając żonę za dłonie leżące na kołdrze, mimo woli odwrócił twarz i skonstatował, że szafa stała istotnie w innym miejscu. Co się stało? Wyszeptał ze strachem wpatrując się w Anię. Z relacji obu kobiet dowiedział się rzeczy następujących. Podczas przesuwania szafy Ani zrobiło się słabo i zemdlała. Po raz pierwszy w życiu, powiedziała unosząc palec. A gospodyni na szczęście byłam w kuchni. Pobiegła zaraz po doktora Dawidowskiego. Kogo? Spytał Laszek, odwracając twarz tym razem w kierunku drzwi, gdzie stała gospodyni. Dawidowski to liczy się najlepszy doktor w mieście, objaśniła. No i niedaleko mieszka. A, tak. Pociągnął, jakby się zdziwił. Ty go znasz? Wtrąciła Ania. No i co powiedział? Gospodyni chciała mówić dalej. Ale Ania była pierwsza. Przyszedł z żoną, ty wiesz? Dlaczego z żoną? Leszek wstał z kolan i usiadł na brzegu łóżka. Tym razem gospodyni ubiegła Anię i rzecz całą wyłożyła dokładnie. Doktor Dawidowski, choć mówią, że to dziwak, jest bardzo dobrym lekarzem do wszystkiego, ale kilka lat temu ożenił się a jego żona jest akuszerką i w sprawach kobiecych jeszcze lepsza specjalistka od męża. Ale nie ma patentu doktorskiego, więc doktor Dawidowski w różnych takich przypadkach przychodzi z nią razem, a później to już jej zostawia leczenie, bo na... Ale co powiedzieli? Okazało się, że stwierdzili jakieś komplikacje kobiece, że rzekomo nieznaczne. I Ania ma dzisiaj przeleżeć, a jutro może wstać i pójść do panie Dawidowskiej na konsultację. Podobno przez pewien czas będzie to wymagało systematycznych zabiegów. Jakiś masaży i. Ach, Boże! westchnął Leszek ni to z ulgą, ni to z troską w głosie. Ale ja się czuję doskonale. Ty się nie martw. Nie martwię się, nie martwię. Przeszedł się po pokoju i stanął przed szafą, która była przyczyną zła. Zrobić herbaty? Spytała gospodyni. Ania dała jej szereg poleceń. Po coś właściwie przestawiała tę nieszczęsną szafę? Zapytał. Czyż tak pokój nie wygląda szerzej? Ania wychyliła się z łóżka, czyniąc odpowiedni gest ręką. Leszek odszedł w drugi koniec i przechylił z lekka głowę na uzyskanie lepszej perspektywy. Pokój był skromnie umeblowany, ale zawsze utrzymany bardzo czysto. Malowane deski podłogi Ania frotorowała. Po środku leżał samodziałowy dywanik. Na ukos od drzwi wejściowych, koło okna, pod ścianą stała staromodna sowka. Łącznie za staromodnym stolikiem i takimiż krzesłami ta część pokoju stanowiła ich reprezentacyjny kącik, który zastępował rodzaj salonu. Nad sofką przybity był barwny Kilim, a na nim na krzyż z pochwą umieszczona błyszcząca szabla leszka, którą nabył swego czasu dla parady, a która nigdy na wojnie z nim nie była. Ale duża szafa do ubrań stała poprzednio w ten sposób że zasłaniała co nieco ten widok od drzwi. Teraz Ania przesunęła ją właśnie w inny koniec pokoju. Leszek, przegryzając paznokcie w zamyśleniu, potwierdził. Owszem, tak jest lepiej. Ale w ogóle ciasno tu. Ech, gdybyż to można było już raz stąd wyjechać. A mnie wcale o to tak bardzo nie chodzi. Ty wiesz, że ja nawet polubiłam to miasteczko. No czego od niego chcesz? Zwyczajne sobie, małe, pogodne miasteczko. Tylko, że my cały dzień jesteśmy rozłączeni, bo ty musisz ciągle jeździć do tego swojego lasu. Leszek przysunął stół do jej łóżka, aby mogli razem pić herbatę. Las to jeszcze jedna ucieczka, powiedział. Ucieczka od twojej ukochanej żony? Spytała z żartobliwą, przekorną pewnością siebie, która nie wymaga repliki. Odpowiedzi na podanie o przeniesienie wciąż nie było. Tymczasem las, który stał do niedawna w różnobarwnych liściach, przeplatanych ciemną zielenią igieł, który pachniał nade wszystko grzybami, przeistoczył się w nieskończoną jednostajność gołych gałęzi. A pachniał przeważnie deszczem. Pod świerkami trwał wieczny zmierzch. Ostatnie nadzieje wykrzyczane do nieba przez odlatujące żurawie, przebrzmiały już dawno. Samo niebo odgrodziło się płynnymi chmurami. Były to chmury dnia powszedniego, niegroźne i niewysokie, po prostu szary tłum ciągnący na rozkaz, bezwolnie, niekształtnie, nieprędko, pozbawione indywidualności, jak każda wielka masa. Od takiego widoku schły i żółkły niekiszone trawy na błotach. Mimo jednak tej pozornej rezygnacji, w lesie panował wyraźny niepokój. Wyciągnęły już ptaki przelotne, ale i te, które pozostały, zmieniały wciąż miejsca pobytu. Zrywały się raptem z wierzchołków, leciały dokądś, pokrzykując. Szukał też i węszył zwierz na ziemi. Nawet człowieka, który jest ociężały z urodzenia, ciągnęło często bez celu. A gdy mu drogę przecięło trzęsawisko, stawał, Ale słał dalej wzrok swój i myśli w takie krainy, których nie zna i nie pozna zapewne nigdy. Można by powiedzieć, że podobne porywy zdarzają się również w innych porach roku. I niewątpliwie powiedzieć słusznie ale jesienią różnią się od tamtych najbardziej tym, że wypowiedzieć się właśnie nie dadzą. O godzinie czwartej po południu zbliżał się zmierzch. Leszek zdecydował. A żeby nie błądzić po ciemku, spojrzę tylko i zaraz wracam. Wstąpił na pagórek zryty borsuczymi norami. Powiódł wzrokiem po białym błocie, które leżało teraz brudno-żółte. Błądząc oczyma, odwrócił się i nagle syknął: Ach, sukin, syn! Piękne masztowe sosny, których kiedyś pożałował, były ścięte. Pozwolił Szapirze wyciąć kilka drzew w tej części lasu, oczywiście patrząc przez palce na ich rzekome zarażenie kornikiem. Ale nie te, nie te, zaczął padać deszcz. W szarudze, która nastąpiła, a później w ciemności, leszek z trudem zaledwie odszukał drogę. Ogołocony las do tego stopnia zmienił swój wygląd, iż czasem niepodobna było się zorientować wśród najbardziej znanych miejsc. Powrócił do domu bardzo późno, przemoknięty i zabłocony. Wieczór był zimny, przemarzł. Kładź się dam ci czegoś gorącego napić się w łóżku. Ania zawsze z utęsknieniem oczekiwała męża, a później podawała kolację, podczas której, rozpytawszy pobieżnie o jego pracę, zaczynała mu opowiadać własne wrażenia z przeżytego dnia. Teraz zadowolona nawet była, że będzie leżał, a więc w większym skupieniu wysłucha jej opowiadań. Deszcz, pędzony północnym wiatrem, uderzył silniej w szybę. Ania, która się niezbyt zmartwiła losem ściętych sosem, a przeszła nad nimi do swoich relacji, odwróciła się do okna. Mój ty biedny, i ty musiałeś w taką pogodę? Mniejsza z nią. Przerwał. Coś zaczęła opowiadać o Dawidowskiej. A właśnie więc. Ona twierdzi, że jestem chyba najlepiej zbudowaną kobietą, jaką dotychczas widziała. Słyszysz? To znaczy, prawi ci komplementy. Komplementy? Nie sądzisz, że to jest prawda? Sądzę, ale co mówiło o twoim zdrowiu? Poczekaj. Ty wiesz, jaka ona jest? Taka bardzo nawet, no, nie prezentację, a... Przecież nigdy jej nie widziałem, a... Poczekaj. Otóż ona jest sobie pospolita, ale jednocześnie ma w sobie... Wiesz, powiedziałabym raczej takie coś. Młoda? Czy ja wiem? Zamyśliła się. Ładna? O, nie jest brzydka. Ania, która chodziła od pewnego czasu na zabiegi regularnie, co drugi dzień, zawsze znalazła coś do powiedzenia o Dawidowskiej. W tonie tego opowiadania i w towarzyszących mu gestach odgadnąć było można ten szczególny sposób wysławiania, w którym człowiek, wstydząc się nieco raptownego entuzjazmu, jaki zrodził się w nim dla innego człowieka, usiłuje go hamować w obawie przesady lub ośmieszenia. Jest przede wszystkim postawna i taka, taka jakby to powiedzieć, zrobiła opływowy ruch rękami. Chciałabym, żeby się poznał, wiesz? A po cóż mi jak uszerka? Poczekaj, ty żartujesz, ale naprawdę ona jest bardzo miła. Leszkowi nagle niewymownie zrobiło się żal ani. Tej jej nieporadnej samotności, na jaką ją skazał, i tej doprawdy biednej rozrywki, jaką w ciągu długich dni znajduje jedynie w obcowaniu z żoną miasteczkowego lekarza która jest zaledwie czymś więcej niż zwykłą akuszerką. Wyciągnął rękę, złapał żonę za pasek od spódnicy i przyciągnął do siebie. Chodź, kochana, wiesz co? Tak dziś przemarzłem, że jutro pod pretekstem przeziębienia nie pójdę do pracy. A pójdę z tobą razem oglądać to cudo lekarkę. Dobrze? Ania oparła się o niego bokiem. Niewygodnie. I pod wpływem jego czułego objęcia nagle posmutniała i rozrzewniona zarazem pochyliła głowę. Odgarnął jej włosy, spostrzegł przygasłe spojrzenie skierowane gdzieś w kąt pokoju. Źle się czujesz? spytał troskliwie. Jakoś nie bardzo dobrze, ale to przejdzie. To ten deszcz. Obluzowany lufcik postukiwał w ramię okiennej szarpany wiatrem. Zobaczysz. Jutro pójdziemy razem, rozpytamy dokładnie, co i jak robić, żebyś prędzej powróciła do sił. Jesteś przecież w tym stanie, że to nic dziwnego. A może otrzymam wkrótce już odpowiedź na moje podanie? Myślisz? I tak, i nie. Ale nadejść w końcu musi. Niespodziewane okoliczności pokrzyżowały wszakże ten plan.